Anna Gratkowska, wierszyk na dobranoc. Cichosza, tulululu. Małe pszczółki już śpią w ulu. Przez dzień cały pracowały, aż im kapcie pospadały. Najpierw więc latały w kółko, by pomagać innym pszczółkom. Z góry na dół, znowu w górę, wszystkie naraz albo sznurem. Ile przy tym było krzyku, brzęczeń, bzyczeń oraz bzyków. Jaki zapał, jaka werwa, aż królowa rzekła: przerwa. Wszystkie pszczółki więc usiadły, bez grymasów obiad zjadły, sił do pracy wnet nabrały i się znowu rozbrykały. Tu latały, tu ganiały, tam krzyczały i bzykały, coś nosiły, wynosiły, w końcu siły potraciły. Na kolację nektar zjadły, do łóżeczek swoich wpadły, no a teraz tak w nagrodę mają słodkie sny jak miodek. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.